Zośko jest robotem saperskim, przynajmniej taki był zamysł, który ma podjechać do bomby, zabrać ją i wywieźć na bezpieczną odległość, aby nie narażać życia ludzi ani żadnych zabudowań. Naszym sercem robota jest Arduino Mega, które steruje całym robotem, wykonuje wszystkie zadania nadesłane z pada, który pracuje na Arduino Uno. Porusza się na zawieszeniu biegunowym. Tutaj mogę pokazać. I na sześciu oddzielnie napędzanych kołach, które połączone są równolegle, czyli po prostu tylne koła pod jeden sterownik, środkowe pod drugi i przednie pod trzeci. Jeśli jedno koło wysiądzie, to pozostałe pięć dalej mogą napędzać robota. Pojedzie on dalej. Robot zasilany jest z baterii LiPo, która doładowywana jest 4 większymi panelami i 6 małymi. Wyposażony jest w ramię z chwytakiem, które zgina się w dwóch miejscach. Oraz z tyłu jest kamerka GoPro, która poprzez Wi-Fi wysyła obraz na wybrane urządzenie, w tym przypadku jest to telefon. Obraz mamy za ramienia, tak aby osoba sterująca miała po prostu widok jakby z własnego ramienia, tak? It's me, Mario! Więc Sphere to robot sferyczny, który powstał na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Była to moja praca inżynierska, a zasada działania takiego robota opiera się na tym, że serwomechanizm bez blokady za pomocą przekładni zębatej wychyla z położenia równowagi środek masy robota. Dzięki temu robot może się toczyć w tył i w przód, natomiast drugie mniejsze wahadło umieszczone bezpośrednio pod osią i sterowane drugim serwomechanizmem pozwala wychylać środek masy w lewo i w prawo, co pozwala robotowi jeździć po łuku. Sercem układu jest płytka Discovery, która na pokładzie ma mikrokontroler STM32F4. Steruje ona wszystkimi procesami zachodzącymi w robocie. Między innymi kontroluje serwomechanizmy, rozdziela napięcie, czy czytuje odczyty z czujników Hala, dzięki którym możemy mierzyć prędkość robota. Na Rabomat Konie, jak zwykle spoko. Zaszło też trochę zmian. Nowi sponsorzy, nowe roboty. W tym spotkaliśmy też wielu znajomych, a kategoria Freestyle dostała trochę więcej miejsca. Jeżeli Wam też się podobało, dajcie nam sławkę w górę, zostawcie nam suba, oglądajcie więcej. Dzięki wielkie.